No, i mamy początek kwietnia, prawdziwe przedwiośnie. Już czasami ładnie słoneczko błyska, chociaż ostatnie dni jeszcze dość chłodne. Ja się zabieram za wysadzenie do gruntu drzew granatu. A wam w dzisiejszym odcinku, co nieco też mam zamiar o nich opowiedzieć. Tak w ogóle to witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku. No i właśnie dzisiaj. To o czym już y, wspomniałem. Zabieram się za chwilę za wykopanie kolejnego dołka pod kolejne drzewko, i dzisiaj się dowiecie, jak te drzewka uprawiać, jak je rozmnażać, y, czy w ogóle są jakieś szanse na owoce, i jakie mają wymagania. No właśnie, drzewa granatu są bardzo podobne w uprawie do fig. Właściwie można powiedzieć, że niemalże takie same, szczególnie jeżeli chodzi o wytrzymałość na mróz. I wytrzymałość na mróz drzew granatu jest to około minus 8 stopni. To jest taka temperatura, przy której nic wielkiego się drzewku nie powinno stać. Poniżej minus poniżej 10 już mogą być problemy, mogą już obmarznąć cięższe gałązki albo nawet całą roślinę możemy stracić. Także trzeba tak je uprawiać, żeby temperatura nie spadła poniżej 8 stopni zimą. I właśnie tej zimy akurat trochę bardziej przymroziło i ja musiałem drzewka wykopać. Te drzewko, które teraz właśnie widzicie, rosło sobie tu już w zeszłym roku w gruncie. Miałem je zamiar zostawić na całą zimę. Ale się nie udało. Musiałem w środku zimy wziąć załopatę, wykopać je, wrzucić do belaki doniczki i wstawić do garażu. Teraz widzę, że już po posadzeniu dostaję pączków. To znaczy się, że wszystko jest w porządku i że nic wielkiego się nie stało. Ale było już rano minus 8 i taką temperaturę zdążyło te drzewko załapać. Także jest to podobnie jak z figami, właśnie gdzieś do minus 8, minus 10 stopni jest to ta minimalna temperatura. Z kolei te drzewka rosły wcześniej na działce, u dziadka na działce i one były zimowane, wykopane jesienią i zimowane w pryzmie liści. Po prostu były położone na ziemi, przysypane pryzmą liści, obłożone trochę stropianem i myślę, że też powinno być wszystko w porządku, ale tu się to okaże dopiero po wysadzeniu do gruntu, po jakichś kolejnych kilku tygodniach, choć też widzę takie pierwsze pąki, które wyglądały całkiem, całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o zimowanie drzewek, no to już temperaturę znacznie Natomiast metody. Metody metod jest kilka. Jest tylko jedna bardzo ważna rzecz. Nie można w ciągu zimy dopuścić do mm, przechowania tego drzewa w wyższej temperaturze, ponieważ jeżeli by doszło do pączkowania w sezonie zimowym czy wypuszczenia liści, no to może się to źle skończyć. One po prostu mają duże wymagania, jeżeli chodzi o światło, i rosnąć powinny w pełnym właściwie słońcu. Także e, przechować możemy, ale musimy to zrobić w warunkach bardzo chłodnych, jak Akurat przechowałem w pryzmie liści, lub w garażu, gdzie, mam, gdzie nie mam ogrzewania. I tam temperatura zimą była w granicach właśnie około zera. To jest idealnie, natomiast gdyby temperatura skoczyła do e, około 8 stopni, czy tam 10 stopni, przez dłuższy okres czasu, drzewko mogłoby zacząć się wybudzać i takiej temperatury w zimie nie powinno być. Można też je zostawić w gruncie i zbudować jakiś namiot w wypadku większych mrozów, włożyć do środka na przykład z nicz i powinno być wszystko w porządku. Ważne, żeby temperatura wewnątrz była nie mniejsza niż minus 8 stopni, i wtedy będzie ok, ale nie miałem na to czasu. Ja wziąłem załopatę i wykopałem, bo jeszcze te drzewko. Się zbyt dobrze nie ukorzeniło. Z kolei wykopywanie i wkopywanie też mi trochę po tyłku daje i wiosną dość długi start mają. Także lepiej, żeby rosły w gruncie na stałe. Drzewo granatu możecie również z powodzeniem uprawiać w donicy. Akurat te było w zeszłym roku w donicy, takiej nawet nie za dużej. Tak roboczo tymczasowo posadzone. W tym roku raczej trafi albo do gruntu, albo do dużych donic. No ale w donicach trzeba się liczyć z tym, że drzewo będzie karłowate i raczej będzie to takie bonsai. Można sobie też go ładnie na bonsai przyciąć, ponieważ ma one swoje wymagania. Ale z drugiej strony świetnie sobie radzi też w kiepskiej glebie, w małej ilości gleby, tylko że właśnie z tym wzrostem nie będzie za ciekawie. W przypadku przechowania czy uprawy drzewa w donicy też trzeba zwrócić uwagę, żeby tych donic nie zostawiać na silnym mrozie, ponieważ system korzeniowy może przemarznąć. A system korzeniowy nie jest aż tak bardzo odporny jak góra. Choć ja te doniczki miałem do minus 5-6 stopni i nic wielkiego się nie stało, później również poszły do garażu. Z tego co widzę, są pączki, także wszystko jest ok, tylko czekać po prostu na listki. Drzewa granatu możemy rozmnażać na dwa takie główne sposoby. Albo z nasion, z tym, że wtedy drzewo dość długo rośnie i do zakwitnięcia musi płynąć sporo czasu, albo można odłamać po prostu gałązkę, najlepiej z taką piętką i taką odłamaną gałązkę włożyć po prostu do jakiejś, do, do piasku na przykład, albo jakiejś takiej ziemi piaszczystej. Dobrze, porządnie podlać i stawić do cienia i powinno się w tym momencie ukorzenić. W każdym razie jest to możliwe jak najbardziej właśnie te drzewko granatu, które mam tutaj w tej donicce czarnej, było przywiezione z Grecji jako patyk taki do ukorzenienia, więc z tym wielkiego problemu nie ma. Da się to zrobić? Z tym, że nie wiem, jak tam jest z powtarzalnością owoców. Jeżeli chodzi o same owocowanie, no to w naszych warunkach jest tutaj kiepsko. Z tego, co gdzieś tam słyszałem, dobrze jest, jak jest więcej niż jedno drzewko, żeby się wzajemnie zapylały krzyżowo i że zapylanie z pojedynczego drzewka samo sobie, no jest nie wiem, czy niemożliwe, ale w każdym razie mniej prawdopodobne. Mi kiedyś zakwitło drzewko, jedno z takich, właśnie małych, yy, i to dość porządnie zakwitło, i żadnego owocu niestety, niestety z tego nie było. Więc tutaj by to przemawiało właśnie za tą teorią. Yy, także mam tych drzewek teraz więcej, fajnie by było, gdyby zakwitły z 2-3, to zobaczylibyśmy, czy będzie z tego jakiś owoc. No i u nas w Polsce niestety z tymi owocami nie jest za dobrze. W ogóle, żeby te drzewko zakwitło, to potrzebuje dobrych warunków, bardzo dużo słońca i raczej musi rosnąć w glebie na stałe. Jeżeli w donicy, to w większej donicy i musi mieć sporo, sporo składników odżywczych. Także ma swoje wymagania do zakwitnięcia, natomiast do zwykłego wypuszczenia liści, bo i tak jest bardzo piękne samo w sobie. Nie trzeba zbyt wiele, po prostu może rosnąć w donicy wielkości, na przykład takiego wiadra i już takie średniej wielkości drzewko w tym sobie da radę, z tym, że trzeba wtedy je troszeczkę dokarmiać jakimiś nawozami, często dość podlewać. Pomimo, że jest odporne na suszę, to lubi jak jest wilgotno. No i zabieram się za sadzenie drugiego drzewka. Przy okazji jak ktoś jest początkującym działkowcem czy ogrodnikiem może podejrzeć jak w ogóle drzewka sadzić, tak żeby e, były największe szanse przyjęcia się, choć tutaj system korzeniowy jest strasznie duży, to w przypadku drzewek gdzieś kupionych w sklepach czasami mamy bardzo skąpy i pocięty. Ja to robię akurat w ten sposób, że wykopuję dołek troszkę większy od systemu korzeniowego. No i ja tu mam trochę bardzo taką gliniastą ziemię i taka ziemia niespecjalnie nadaje się właśnie do pierwszych, pierwszego roku, czy pierwszych dwóch lat po wysadzeniu drzewka i żeby ładnie oblepiła korzenie to do tej ziemi dodam piachło, które akurat mam z wykopu, i wymieszam to wszystko razem. No, i do tego dołka wsypałem tak mniej więcej pół na pół piasek z tą moją gliną, którą tu mam. Jak macie ziemię piaszczystą, to oczywiście wtedy nie musicie nic zrobić. I to wszystko wymieszałem łopatą. Teraz to wyciągam na zewnątrz i będę w tym właśnie sadził moją roślinę, w tym wypadku właśnie te drzewko granatu. Także zabieram się za dalszą część pracy. No i teraz e, przysypałem właśnie tą moją mieszanką ziemi z piachem, gliny z piachem, e, korzenie. Zalewam to wszystko wodą. Ale komu ja tu mówię, pewnie dobrze wiecie, jak to wszystko robić. I ten piach jest właśnie po to, żeby to się wszystko tam ładnie ułożyło. I jeszcze są wskazane takie wstrząsy, żeby to wszystko siadło. Ewentualnie można wziąć kija czy kaloszem. Poubijać to wszystko, pougniatać, udeptać, żeby zrobiło się błotko, zalać porządnie, zasypujemy i gotowe. Trzeba pamiętać teraz o częstym podlewaniu, tak żeby szczególnie jak są właśnie te drzewka takie owocowe, sklepowe, żeby to się wszystko mm, ukorzeniło. Tu akurat system korzeniowy był świetny, e, ale i tak, i tak trzeba będzie podlewać. No i gotowe. Jeszcze wiaderko wody, jedno i drugie drzewko dostanie. I tak teraz będę podlewał raz w tygodniu. A jak będzie słońce, to co dwa dni, żeby ten system korzeniowy troszeczkę się związał z tą ziemią. Właśnie po to też ten piasek dodałem, żeby to się wszystko tam ładnie zamuliło. I pozostaje tylko czekać, czekać na pierwsze liście. Może w tym roku zakwitną. Oczywiście pokażę na kanale, jeżeli by się tak stało. Takie drzewka granatu możecie uprawiać właściwie wszędzie, nawet w bloku na tarasie wystarczy donica jakaś większa 20-30 litrowa i też świetnie powinno takie drzewko sobie poradzić. Tym bardziej, że możecie zostawić je na dworze, na nawet do silnym mróz, bo do tych minus 6-7 stopni w donicy by tam mogło sobie na zewnątrz stać, a przy większym mrozie można je po prostu gdzieś schować do piwnicy na chwilę tylko na czas tego silnego mrozu, a potem wystawić z powrotem tak żeby tylko nie dopuścić do przebudzenia się tej rośliny, no bo by było źle. Także polecam tą uprawę. Jeżeli chodzi o owocki, no to ja jeszcze niestety nie miałem, zobaczymy co będzie w tym roku. Kwitnąć mi kwitło, nie zawiązały się owoce, kwiatów było około 10. Zobaczymy co będzie teraz. Mam tych drzewek kilka, te dwa są z nasion. No, właśnie, to jest też fajny przykład rośliny, którą możecie uzyskać z nasion owoców kupionych w sklepie. A te doniczkowe, które, tą doniczkową, którą tutaj właśnie mam. Jest to z odciętej gałązki, przywiezionej z Grecji, jak i również ta, która jest tutaj obok też w ziemi, też jest ukorzeniona. No i tutaj trochę dałem ciała, bo przywiozłem drzewka z dwóch drzew. Jedno drzewko miało zwykłe granaty takiej przeciętnej wielkości, a drugie miały takie wielkie, jak czasami w sklepach się trafiałem takie wielgachne granaty. I nie zaznaczyłem sobie, które jest które. No właśnie, teraz nie wiem, które jest które a mógłbym poświęcić trochę więcej uwagi właśnie temu bardziej szlachetnemu. Zobaczymy, co ten rok po prostu przyniesie, także ja Was zachęcam do uprawy właśnie granatów. Są bardzo proste, łatwe w uprawie nasiona. Możecie właśnie zdobyć z owoców sklepowych i możecie to zrobić wszędzie, nawet właśnie w bloku Możecie również uprawiać na parapecie Całorocznie granata Tylko dobrze jest, żeby w okresie zimowym stracił liście Czyli gdzieś go przełożyć Na trochę, na przykład W okolicach grudnia, stycznia Na trochę do jakiegoś chłodnego miejsca Trochę mu tyłek, że tak powiem wymrozić A potem można go z powrotem dać do mieszkania Tyle w dzisiejszym odcinku I do następnego Cześć, hej i na razie